Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Młoda Lewica z bardzo miłej okazji, ponieważ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet spotykamy się dzisiaj tutaj, aby przedstawić postulaty Młodej Lewicy dla Grudziądza, dla kobiet z Grudziądza. Według Młodej Lewicy to, czego brakuje obecnie ze strony legislacyjnej grudziądzankom w naszym mieście, to przede wszystkim dobry program in vitro. To nie jest tylko program oczywiście dla samych grudziądzanek, ale także dla wszystkich rodzin w Grudziądzu, które będą mogły skorzystać na tym programie. Szanowni Państwo, zaczyna się okres grudziądzkiego budżetu obywatelskiego i to właśnie miejski program in vitro będzie naszym Młodej Lewicy programem, projektem na grudziądzki budżet obywatelski. Taki program był także zgłaszany na przykład w Radomiu, więc będziemy się wzorować właśnie na tym radomskim programie, dzięki któremu już 21 rodzin skorzystało na tym programie, a aż 6 dzieci właśnie będzie przychodzić na świat. Jest to o tyle dobra informacja, że zaraz po tym projekcie radni miejscy zdecydowali o poprawce do budżetu miasta i wpisali ten program od razu do budżetu, więc już nie trzeba było powtarzać tego projektu za sprawą budżetu obywatelskiego i liczymy, że także tak to zadziała w Grudziądzu. Ale nie mówiąc jedynie o rodzinach, ale także o młodszych osobach, o młodszych grudziądzankach w naszych grudziądzkich liceach. To, czego brakuje, a jest również w innych miastach, w innych szkołach, to takie właśnie koszyczki. To są koszyczki na produkty menstruacyjne, na podpaski, na tampony, dzięki którym dziewczyny nie muszą obawiać się, że gdy zaskoczy ich okres, będąc właśnie w szkole, nie będą musiały rezygnować z zajęć, nie będą musiały opuszczać zajęć, czy być wprawione w zakłopotanie, czy i tak dalej, tylko będą miały właśnie w toalecie taki koszyczek, w którym będą podpaski, będą tampony. Ja to wprowadziłem 3 lata temu w moim liceum, do którego chodziłem. To działa świetnie. Dalej kontaktuje się ze mną pani woźna z tego liceum w sprawie kolejnych dostaw produktów. Korzystają z tego nie tylko, jak się okazuje, uczennice, ale także, jak słyszałem również wczoraj, bo odwiedziłem moje liceum, także nauczycielki. Więc jest to bardzo fajny sposób. Tutaj mamy właśnie postulat, aby w każdym liceum grudziąckim, w każdej szkole średniej taki koszyczek właśnie powstał. Rada Miejska może podjąć taką uchwałę. Miasto może współpracować czy to z Różową Skrzyneczką, czy tak jak my z Akcją Menstruacją, czy z innymi organizacjami. Trzecim i ostatnim postulatem, który chcielibyśmy dzisiaj przedstawić, to jest Rada Kobiet. Rada Kobiet działa na przykład w mieście Koszalin, ale także w wielu, wielu innych miastach w Polsce. Także Związek Miast Polskich rekomenduje, aby takie rady powstawały i zgłaszały swoje postulaty wobec kobiet do miasta. To jest ciało doradcze, ale także ciało, które może przygotowywać swoje projekty i proponować je czy to Radzie Miasta, czy bezpośrednio prezydentowi. Uważamy, że grudziądzanki zasługują na głos w Radzie Miasta, zasługują na to, aby móc swoje projekty zgłaszać nie tylko poprzez mandat radcowski, ale także właśnie z Rady Miasta, dzięki której będą miały swój głos, będą mogły także inicjować projekty, także projekty edukacyjne dla grudziądzan, które będą wprowadzały większą równość, będą bardziej uwrażliwiały grudziądzan i grudziądzanki inne także na różne aspekty. Rada Kobiet to jest gremium, które miałoby powstać z kobiet ze wszystkich warstw, różnych klas społecznych, tak zwanych, nie być jedynie grupą uprzywilejowanych kobiet, ale także osób biedniejszych, osób na przykład z edukacji i tak dalej, i tak dalej. Uważamy, że jest to potrzebne, aby oddać
grudziądzankom głos w sprawie decyzyjności w mieście.